No dzień dobry. Dzień dobry. Jabłoneczka. No musimy z niej zrobić znowu coś tamtego, bo dawno nie była cięta, widać. I co, zaczniemy tylko od tych dołów, nie podoba ci się. Tak no jest. Za nisko, widać, jak trawa nieskoszona, to wchodziła w gałęzie. Zresztą mamy koronkę, następne piętro, tak nisko, że śmiało można te dolne usunąć. Tak, para zimowa to para, nawet pewniejsza. A nie przeszkadza, że jest minus 2 obecnie? Nie przeszkadza, wiesz. Wszystkie drzewa, które rosną na zewnątrz, one już tak mają, że im to nie przeszkadza. Czy ono zmarzło z tą gałęzią, czy nie zmarzło bez tej gałęzi, to żadna różnica. A dlaczego ty wolisz ciąć drzewa właśnie zimą? Bo zimą, większość osób tnie po owocowaniu. Po owocowaniu, ale głównie tną pestkowe po owocowaniu. Mhm. Ja wolę ciąć zimą z tego względu, że mamy teraz bardzo dużo czasu, soki nie krążą, o i takie miejsce ucięcia nam po prostu zasycha. Tak? Ono po prostu zaschnie. I wtedy jak się pojawiają pierwsze soki na wiosnę, to już dochodzi do zablinowacania tych ran. Tak? Jak jeszcze to pomalujemy, zabezpieczymy jakimś środkiem, no to gojenie następuje bardzo szybko na wiosnę. I to jeszcze przy temperaturach często nie przekraczających 8 stopni, czyli wtedy jeszcze, kiedy grzyby nie grasują. Poza tym też widać, tak? Lepiej co no, na bardzo dużo widać latem. Natomiast fajnie jest przyciąć gałęzie, które na przykład pod wpływem owoców nagięły się, tak? Czy weszły siebie, na siebie, na drugą, pod tym właśnie ciężarem liści i owoców i wtedy to fajnie widać. Plus wilki. Jak, no. A potem jak te liście już się pokażą, owoce, no te gałęzie siadają i nic nie widać. Dlaczego tą grubą gałąź pionową uciął, no bo słuchaj, Tomek? No po co tam wchodzić z drabinką, jak to nazwać na ogródek. Ja zerwałem z mojej jabłoneczki w tym roku dwie skrzynki jabłek z dużo mniejszej jabłoneczki. I mamy do teraz, wiesz? A jak mamy taki spięć drzewek, to na co nam tyle tych owoców? Ja myślę, że mieć wiaderko owoców, takich pięknych, ładnych, zdrowych, dużych, niż trzy wiaderka jakichś małych, zielonych, kwaśnych, prawda? I tu oberwiemy wszystko z dołu, bezpiecznie. I możemy sobie zwężyć to drzewko, zmniejszyć, tak żeby było jeszcze miejsca na pozostałe rośliny. Bo przy takim drzeweczku, jak teraz obcięliśmy ten dół, można to wszystko wypielić. I można tam jeszcze jakąś porzeczkę czy agreścik posadzić, czy nawet parę truskawek. A tak jak te gałęzie sięgały do dołu, no to już tam nic nie zrobisz. No i teraz tam przy tym żywopłocie, panie Tomku, żeby wszystko miało swoje miejsce, bo świerki będą obcinane, ale jabłonkę też musimy poskromnić. Często pytacie się, czy takie korzenie od tych żywopłotów, zwłaszcza od tuj, szkodzą tym roślinkom waszym sadowniczym. No słuchajcie, jest to jakaś konkurencja i to często bardzo duża, bo takie świerki mają bardzo płatko korzenie, tuje też i bardzo gęste te korzenie. Także tej wody w takim ogródku, gdzie takie żywopłoty są razem z owocowymi, no wymaga więcej podlewania, niż by to było inaczej, bez żywopłoty czy bez owocowych. No ale tu jest i tak, no dobre 2 metry od żywopłotu posadzona ta jabłonka, że to nie jest taka odległość krytyczna. Jeszcze tu proponował po lewo to troszeczkę rozrzedzić. Bo tu jak przyjdą liście, to będzie bardzo, bardzo gęste. Pierwsze te, które są pod spodem. Bo one mają najmniejszą szansę na świat.
O, nie Binica, ale jeden. Tu bym proponował, panie Tomku. To jeszcze skrócić. Te. Podskracać to. Zostawić te krótkie, ale co idą naprawdę poziomo. Bo to jak jeszcze dostanie jednych przyrostów, to będzie. Wiem, że troszkę będzie wyglądało dziko zaraz po ucięciu, ale o, niepotrzebne nam to tak wysoko. Tam ładne krótkopędy. Miejmy nadzieję, że jabłuszka tą energię większą się wezmą, że tych wilków nie będzie tak dużo. O. Jeszcze ten czubek, co tu idzie na ogród, tak, skrócić go. No, nie musi być takie szerokie. Całą tą bym wyciął. O. No rozumiemy się. Bez słów. Całą ją wyciął. O. Teraz jestem zadowolony. A te dwie, co myślisz pod spodem? Jeszcze te dwie? Tak. To za chwilę się obwiesi. Za chwilę będzie i przyjdzie. I trzeba będzie właśnie na tym podchodzić drugi raz. O, nic się nie stało. A są wycięte. Tu jest jeszcze jedna taka niepotrzebna między tymi dwoma. O! No i bardzo ładnie. Panie Tomku, bardzo panu dziękuję. Bardzo proszę. Myślę, że i drzewko, i Michalina jest zadowolona. Tak, pani Michalina? Tak. To do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność, zapraszamy do naszego sklepu internetowego zielonepogodowie.pl. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. To, że kupisz u nas poradnik lub inne produkty, będzie dla nas największą pomocą w prowadzeniu tego kanału. Dziękujemy. Dziękujemy.